Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam i omówię serwis Staking Rewards. Jest to dosyć ciekawa platforma, którą sam śledzę już od dłuższego czasu. Śledzę rozwój tego projektu. Ogólnie traktuje on tematykę stakingu i dostarcza bardzo ciekawych, konkretnych informacji. Także myślę, że warto również przyjrzeć się temu serwisowi, co zaprezentuję w tym odcinku. Ze względu na to, że w roku 2019 projekty kryptowalutowe oparte o algorytm uzyskiwania konsensusu Proof of Stake czy też inne odmiany ogólnego stakingu odnotowywały dosyć spore wzrosty. Tematyka również wydaje się dosyć medialna w obecnym ciężkim czasie dla kryptowalut, z tego względu, że staking może w jakimś stopniu trochę zminimalizować utraty wartości na poszczególnych projektach, także tym bardziej zachęcam do zapoznania się z tym serwisem i z tym, co on tak naprawdę oferuje. Serwis wydaje się dosyć ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych właśnie stakingiem, z tego względu, że mamy dosyć czytelnie przedstawione dane odnośnie najpopularniejszych projektów opartych właśnie o Proof of Stake. Mamy tutaj wyświetlone informacje o wzroście procentowym wartości danego aktywa podczas stakingu. Mamy takie informacje jak market cap, mamy volume i mamy liczbę całości tokenów, która jest w danym projekcie przeznaczona na staking przez posiadaczy tych kryptowalut. Tutaj warto dodać, że jeśli jesteśmy w posiadaniu projektu, tokenów danego projektu, który działa w oparciu o Proof of Stake, warto się zainteresować również mechanizmem inflacji w tych projektach, z tego względu, że w większości przypadków samo trzymanie ich na portfelu przeważnie oznacza stratę wartości, o ile właśnie nie decydujemy się na staking czy na delegację tego, czy każdą inną metodę, która ma na celu pozyskiwanie nowych asetów danego zasobu, po to po prostu, aby one nie traciły na wartości, tylko leżąc na naszym portfelu. I tak, kolejna informacja z tej strony to dostawcy usług stakingu, również taki subiektywny ranking tej platformy Staking Rewards. Tutaj mamy informacje właśnie o poszczególnych podmiotach. Oczywiście po kliknięciu mamy możliwość dokładniejszego zorientowania się, jakie funkcje, jakie tokeny możemy tam wykorzystywać i co najważniejsze, jaki fee, czyli jaka opłata za to właśnie tak zwane pośrednictwo w stakingu jest pobierana. Ciekawą informacją również jest możliwość tutaj dosyć szybkiego i sprawnego przeliczenia sobie wykorzystania tutaj kalkulatora do tego, aby oszacować, określić nasz potencjalny zwrot podczas stakingu danej kryptowaluty. Możemy tutaj oczywiście wybrać projekt, wybrać wartość, którą posiadamy i estymować potencjalne zyski z tego projektu podczas wykorzystania stakingu. Myślę, że serwis jest dosyć ciekawie przygotowany. Tutaj kolejna podstrona Crypto Assets pozwala nam filtrować dane w zależności od na przykład samego stakingu, uruchomienia masternodów, dywidend, czy również zorientowania się, co w najbliższym czasie w zakresie stakingu planowane jest do uruchomienia oraz jaka cena, jaki potencjalny wzrost zysk z inwestycji w dany projekt możemy się spodziewać. Także również myślę, że to jest ciekawe źródło informacji odnośnie tego, ile tak naprawdę możemy z tego stakingu zarobić i czy osiągniemy tak często przez wielu pożądany dochód pasywny z samego stakingu. Oczywiście dostawcy usług, również ranking, ciekawe informacje. Myślę, że każdy
zainteresowane. Tak naprawdę każdy posiadacz asetów działających w oparciu o POS i trzymający je na zimnym portfelu może rozważyć staking. Oczywiście należy również tutaj mieć gdzieś tam z tyłu głowy świadomość tego, jakie kryją się tutaj niebezpieczeństwa. Warto tym bardziej zainteresować się pojęciem slashingu, czyli karaniem poszczególnych nodów czy też walidatorów, którzy po prostu mogą nie przestrzegać zasad, a którym część lub też w skrajnych przypadkach całość stakeowanych zasobów może zostać poprzez właśnie algorytm slashingu w danej sieci odebrany. Także tym bardziej warto zwracać uwagę na tych właśnie providerów w kontekście stakingu. Strona ta również posiada swój blog, gdzie tutaj są dosyć wartościowe i rzeczowe artykuły w zakresie właśnie stakingu, porównanie projektów, dosyć wyważone i ciekawe researche związane z konkretnymi projektami właśnie w kontekście typowego stakingu. Także również myślę, że warto się tym zainteresować. Oczywiście szereg kategorii w tej tematyce ogólnoserwisowej na tym blogu również jest dostępny. Kalkulator dostępny tutaj na tym serwisie jest również coraz, z tego co obserwuję, coraz częściej aktualizowany i dodawane są tak naprawdę nowe funkcjonalności. Możemy na przykład w kontekście choćby samego Tezosa przeliczyć potencjalny zwrot z zakresu delegacji czy z zakresu bycia bakerem. Także również jeśli chodzi o Kosmos, możemy to delegować, możemy uruchomić walidator i w tym samym przeliczyć potencjalny zwrot z posiadanej przez nas liczby konkretnych już tutaj tokenów. Także myślę, że tutaj dosyć fajnie jest to zrobione i na pewno warte prześledzenia. Nawet jeśli nie planujemy tak naprawdę w najbliższej przyszłości korzystać z stakingu, ale żeby mieć chociaż pogląd na to, co tak naprawdę mamy, co tak naprawdę, w jaki sposób możemy wykorzystać posiadane przez nas tokeny oparte o POS. To dla programistów, dla osób technicznych, serwis od jakiegoś czasu również udostępnia API, czyli możemy we własnych projektach korzystać z funkcjonalności tego serwisu i na przykład oferować użytkownikom, gościom odwiedzającym nasze strony internetowe możliwość przeliczania właśnie takich potencjalnych zwrotów z inwestycji w projekty oparte o staking. Także to wszystko, jeśli chodzi o tą stronę. Według mojej opinii warto się z nią zapoznać, warto ją znać, nawet jeśli staking nas nie za bardzo jeszcze interesuje. Natomiast warto wyrobić sobie zdanie na temat samego stakingu, orientować się w plusach i minusach tego rozwiązania, poznać dokładnie dany projekt, zorientować się, jak on podchodzi do chociażby takich spraw jak slashing, następnie określić, jakiego providera stakingu warto byłoby wybrać, no i poeksperymentować, czy tak naprawdę jest to dla nas. A tak jak wcześniej wspomniałem, projekty oparte o staking były jednymi z najbardziej popularnych i wykazujących najwyższy wzrost z inwestycji w roku 2019. Także to wszystko. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i podzielenia się również wiedzą z zakresu stakingu, ciekawych serwisów, które Wy odwiedzacie i wzbogacacie swoją wiedzę. Dziękuję, cześć.